Kochani, na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam do kolejnego filmiku, czyli dawno nierobionego haulu zakupowego, który będzie bardziej poświęcony takich jesienno-zimowych rzeczy. Więc jeśli jesteście chętni, to Was serdecznie zapraszam. Zacznę od bluzy, którą zaraz zobaczycie. Ja go nazywam niedźwiadek, bo ma takie uszka na samych górach. I jest to bardzo, bardzo ciepła. Wygląda ona, zaraz zobaczycie ją. Jest ona z House'a i to jest Elka. I to jest mój niedźwiadek. Jest to bluza z kieszeniami bardzo wygodnymi oraz to bluza kremowa, którą możecie znaleźć w House'ie. Ma oczywiście kaptur, który według mnie wygląda z uszkami, który według mnie może wyglądać jak niedźwiadek. Jest bardzo ciepła i jest bardzo wygodna. Kolejną Wam pokażę, to jest bluzko-sweter, bo to zależy od tego, jak ją wykorzystujecie. Jest to bluzka, jeśli chodzi o daną uroczystość, a bluza, jeśli też zależy, jak to ją wykorzystujecie właśnie. Jest Orseja, to jest M-ka i ona wygląda o tak. Zaraz ją zobaczycie całą. Kobiecy sweter o klasycznym kroju z okrągłym dekoltem oraz długimi rękawami. Wykonany z dzianiny bolsy ozdobionej drobnymi błyszczącymi cekinami. Wszystkie brzegi swetra wykończone ściągaczami. Z tyłu ozdobne wycięcie w kształcie łezki podszyte od spodu lekko transparentowaną tkaniną. Długość zakrywająca pośladki. Dalej mam spódniczkę granatową z Orseja. I jest to, no niestety rozmiarów Wam nie powiem, jaki to rozmiar, ale jest z Orseja. Więc ewentualnie jak chcesz zobaczyć, to Orsej. Mocno rozkloszowana spódnica z koła, wykonana z miękkiego, rozciągliwego weloru z delikatnym połyskiem. Fason na szerokiej gumce podkreślający wąską talię, zapina z tyłu na metalowy zamek, długość do połowy, ud. Chyba większość, które Wam dzisiaj pokazuję, jest z Orseja i kolejna para, też spodnie. To są spodnie. Też z Orseja, kupowałam ją razem z bluzką, bluzą, którą widzieliście wcześniej z Orseja. Jest to rozmiar 40. Wyglądają słodko, ślicznie, bardzo ładnie. Się w ogóle podoba. Niepowtarzalne spodnie typu skiny, wykonane z elastycznego woskowego deninu w delikatny wzór jodełki. Fason dopasowany do ciała, niczym druga skóra. Spodnie posiadają standardową wysokość stanu oraz wężane nogawki. Po bokach dwa metalowe zamki imitujące kieszenie. Na pośladkach dwie naszywane kieszenie, zapinane z przodu na zamek oraz guzik. Już ostatnia para spodni w tym holu zakupowym z jeansów. Do końca Wam nie powiem, bo nie pamiętam. To jest Clevers, czy jakoś tak? Nie, Kilion. I tam kupowałam dwie pary spodni, ale ta para spodni mi się bardzo podobała, więc ją najczęściej używam, bo na mnie one wyglądają jak końskie. Bo tutaj mają takie, o takie coś, dzięki któremu wyglądają jak końskie spodnie. I to jest 40 Elka. Zależy jeszcze jak to patrzeć. Są to bardzo ciepłe i bardzo wygodne spodnie typu końskiego z kieszeniami z przodu i z tyłu. Jest to jeans, który po upraniu może się lekko
rozciągnąć. Są to bardzo wysokie i bardzo wygodne spodnie. Dziękuję bardzo Wam za obejrzenie tego filmiku. Jeśli Wam się podobało, to łapki w górę, komentarze, żebyście zostawili coś po sobie i zapraszam Was do obserwowania mojego kanału. Dziękuję bardzo.